Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dniu 30 Vlogmas, po chmurnej, może nie po chmurnej, ale chciałam powiedzieć zimowej w Warszawie. Zimno. Słuchajcie, lecę teraz na chwilę do Złotych na mały shopping, może jakieś wyprzedaże, może jakieś świeczki, zbaw. Zobaczymy, co tam będzie się działo. Także zapraszam do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. Choineczka jeszcze stoi, czyli świąteczne klimaty jeszcze są zachowane. No to fajnie. Idziemy do Złotych. Zobaczcie, jakie są łazienki w Złotych teraz, na bogato. Chodzę za tym i lodowisko, ale prawie wcale ludzi nie ma. Pojeździłoby się na łyżwach. Małe zakupy w Baw zrobione, ale to w domu wam pokażę, co kupiłam fajnego. Coś, czego jeszcze nigdy nie miałam. Idę teraz do Marks & Spencer na dział jedzeniowy i wam pokażę, co jest, jak mnie wygonią. Idziemy. Tu jest piękny dział jedzeniowy. Ostatnie pianki są, słuchajcie, ale ja jeszcze je mam. I tutaj jest ten syropik, sos marakujowy. I ogólnie fajne są do tych, do gorącej czekolady, do zrobienia różne posypki. Możecie zauważyć też. Myślę, że ciekawie, także bardzo fajne produkty, polecam zaglądać. Ogólnie bardzo dużo różnych fajnych produktów, ale ja nie za bardzo miałam styczność z tymi rzeczami, także jak coś polecacie, to napiszcie. Na przykład patrzcie, tutaj jest pasta z limonki. Ogólnie różne takie ciekawe rzeczy. Pierwsza moja taka historia od długiego czasu, że koleś powiedział, że jest całkowity zakaz nagrywania w sklepie i proszę usunąć materiały, tak mi powiedzieli. No nigdy mi się tak nie zdarzyło. We Francji raz jakiś koleś coś do mnie gada, ja ogólnie no francuskiego nie znam, więc ja do niego mówię, że ja nie mówię po francusku mu dopowiedziałam. Czy nie była ten easy za mną, nie? Ja nie wiem, o co chodzi. On później foto? No. Patrzcie na to, to jest na psach. Ja się zastanawiam, co to jest za babka? Nie, to jest ubranie. Pompa. Tu dla dużych psów. Taki strój, proszę bardzo, z piórkiem na głowę. Nawet dla dużego pieska można znaleźć ubranie. Są śmieszne niektóre z tych ubrań. Zobaczcie na to. Teraz w indyjskiej knajpie jednej z moich ulubionych, nazywa się Bombay Masala i patrzcie, co mam, już wam pokazuję, mam bombillę. Bombilla do picia musi być, bardzo ją lubię, muszę wam powiedzieć, zawsze jak jestem w knajpie, jest ona do zamówienia, to ją zamawiam. A tutaj przystawka, czyli Papadams. Przyszło moje jedzonko przepyszne, także przystawka jeszcze nie została zjedzona, bardzo szybko zostało podane, także bardzo fajnie. Ja uwielbiam butter chicken, to jest mój ulubiony sosik, to jest sos z kurczakiem. Myślę, że nawet taka porcja duża to na dwie osoby spokojnie starczy. I tutaj chlebki ja wziąłam akurat z masłem. Więc tak to wygląda. I moja bombilka do picia.
wyszłam z jedzonka. Jeżeli ktoś lubi kuchnię indyjską, to mogę wam polecić. Mumbai Masala. Byłam jeszcze w innych knajpach, ale generalnie to jest moja ulubiona. Całkiem fajne wnętrze, przyjemne, także najadłam się. Ja zawsze zamawiam butter chicken, to jest moje ulubione danie, jednakże dzisiaj było troszeczkę pikantne. Ja w ogóle nie lubię pikantnego jedzenia, ale no wiadomo, kuchnia indyjska jest trochę pikantna, ale zawsze ten butter chicken zamawiam. No ale jakoś mi to nie przeszkadza. Oczywiście dopiero bombilę, jak tylko widzę bombilę, to zawsze ją po prostu zamawiam. To jest w ogóle fajna gra słów, bo pamiętacie moje bombile. I właśnie teraz do bombili zmierzam, bo nie miałam okazji, bo już w sumie tyle razy miałam to wam pokazać, Stare Miasto oświetlone. Na święta, no nie? Już jest po świętach, ale myślę, że tutaj nie ma problemu i mogłabym wam dzisiaj pokazać. Także zmierzam na tramwaj i wybieram się tam. Jest ogółem dzisiaj zimno, zimno, kilka stopni na minusie. Już nikt nie był przyzwyczajony, bo przecież piękna wiosna tej zimy. Także ja uciekam i widzimy się, myślę, na Starym Mieście. Tam tramwajem sobie podjechałam do Stare Miasto i już wam pokazuję, jak pięknie świątecznie wygląda tutaj wszystko. Trochę spóźnione te święta, ale dobra, vlog ma dalej trwa, także patrzymy, już wam pokazuję. Jestem pod wielką bombillą. Idziemy do niej, do środka. Bombilla, bombilla. Chodzimy do bombilli. Wow. W środku fajnie. Jestem w wielkiej bombilli. Dobrze, także bombilla jest za nami. Wszyscy teraz żegnamy bombillę i piszemy pozdrawiam bombillę. Kto dotrwał do tego momentu vloga, pozdrawiam wszyscy bombillę i lecimy dalej. A co tu się dzieje? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare 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 Krishna. Gdzie ja wbijam? Ja widzę imprezę na ulicy, to ja tam lecę.
Zobaczcie, a teraz miś smykowy karnawałowy. Zobaczcie, jaką maskę ma. Pies mnie powita. Oj, ale bym ciebie nadepnęła. Chodź tu. Wow. Stella, weź mi tego nosa stąd. Fiba tak samo się pcha. Co tu się dzieje z tymi piesami? Manko pieseczek. No co, tu się patrzę. A co? A Stelka za nami czeka na drapanko. Kto tak się luka? Co byś chciała? Co by panienka chciała? Drapu? No, wiedziałam. Okej, ja wróciłam do domu, więc pokażę wam szybciutko, co zakupiłam w Bath & Body Works. Więc jak wiadomo, w Bath & Body Works mamy teraz wyprzedaży. Ja się nastawiłam na świece, niestety ich nie kupiłam i wam pokażę, co kupiłam po raz pierwszy, czego jeszcze nigdy nie miałam. A więc kupiłam, słuchajcie, zapach do samochodu i zapach to jest Caraiban Escape, coś takiego. I kupiłam sobie do tego takie etui. Tak mi się spodobały, takie śmieszne. Musiała być Biedronka. No wiecie, ja jestem glamdronka, także Biedronki nie mogła zabraknąć. Taka fajna, brokatowa praja, jak moje poznawcie. W sumie mam taki lakier. Rockstar Pink, Sally Hansen. A kolejna to jest... Kolejne etui jest takie. Więc jedno etui kosztowało dychę, kolejne 15, a 15 zł kosztował wkład. Więc zobaczymy, czy będzie się fajnie spisywało, czy nie. Ale bardzo ładnie wygląda. Wrzuciłam sobie również pliki do programu, do edytowania. Jak ktoś by się pytał, ja montuję w iMovie, bo w sumie dużo ostatnio pytań jest, więc iMovie to jest program na Maca, na system ten. I powiem wam, że bardzo dużo tych plików i bardzo dużo montaży mnie czeka, także chciałabym już dzisiaj zakończyć vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało. Vlogmas zmierza do końca, przedłużony vlogmas, także poproszę o łapki w górę, jeżeli byliście dzisiaj ze mną i jeżeli wam się podobała ta cała idea vlogmas. I do zobaczenia już jutro. W ostatnim odcinku z tej serii buziaczki. Pa, pa!